Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do różańca. Maryjo, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, idziemy dalej w naszej pielgrzymce po sanktuariach. Dzisiaj troszkę też matematycznie, nie do końca, ale troszkę matematyczne jest to zadanie. Najpierw Wam przeczytam instrukcję i wytłumaczę, o co chodzi, a później będziecie mieli czas, żeby sobie z tym poradzić. Rozszyfrujcie instrukcję i odczytajcie zaszyfrowane hasło. Na początku stoicie przed polem A. Tutaj przed polem A narysowałem takiego ludzika, żeby było łatwiej. I tutaj macie miejsce na wpisanie hasła. I pierwsza litera hasła ma pod spodem taką podpowiedź plus 9. Skoro stoicie tutaj, to jak się pewnie domyślicie, musicie się przesunąć o 9. Czego 9? O 9 literek, pól. Także spróbujcie przejść 9 literek i zobaczyć, gdzie staniecie i zapisać sobie tą pierwszą literkę. To pokażemy, dzieciom mogą sobie zrobić. Pokażemy, tak jest. W ciszy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tą pierwszą Wam pokazaliśmy, a potem musicie próbować dalej, bo potem będzie minus czasem, a czasem będzie znowu plus. Spróbujcie zrobić sami. My zaraz zobaczymy, czy nam się uda i zobaczymy, czy nasze wyniki są podobne. No dobrze. To próbujemy. Plus 9, a ja potrzebuję 2. To już wyliczyliśmy, że to by było fy. Minus 8. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A. Ciekawe. Plus 25 z tego miejsca. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, 8, na 9, na 20, 1, 2, 3, 4, 5. Ty. Pięknie. Też tak macie? Sprawdzajcie dobrze. Minus 14 od T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 14. I akurat pod plus 5. Tak macie? Już wiecie co? Aha. 5. I minus 16, czyli wracamy na początek. Sprawdźcie, czy dobrze zrobiliśmy. Nam się tutaj pokazała Fatima. Fatima, chyba nie w Polsce, prawda, ciocie? Oczywiście, że wiemy, gdzie jest Fatima. Któż by nie wiedział, że Fatima jest w Portugalii. Czyli a Portugalia jest? W Europie, z Francji, przez Hiszpanię, tutaj. Prawie na samym końcu Europy. Kontynentu. Sprawdzałem znowu gdzieś tam w internecie, też posprawdzajcie. Sprawdziłem, że do Fatimy powinno się dojechać, jak ktoś jeździ przepisowo i nie ma pewnie dużych korków, w 28 godzin. Czyli nie jest to podróż na jeden dzień. Najlepiej zrobić przynajmniej jeden nocleg, a może nawet dwa. Ale może warto pojechać, bo chyba w Fatimie jest wiele ważnych rzeczy. Ale zawsze warto pamiętać, skąd dzieci ruszają, bo oglądają nas różne dzieci z różnych miejsc, prawda? No to prawda. Jeżeli ktoś mieszka w Lizbonie, to ma bardzo blisko. Lizbona jest stolicą Portugalii. No, z Polski pewnie przynajmniej 20 godzin, a pewnie niektórzy więcej. To co z tą Fatimą? Słuchajcie, Fatimę wybrała Matka Boża na miejsce objawień. Przychodziła tam do dzieci, przedstawiła się, że jest Matką Bożą Różańcową i dzisiaj jak przyjedziemy do Fatimy, to w miejscu objawień dawniej stał dąb. Matka Boża prosiła, żeby wybudowano tą kaplicę. Została wybudowana mała kaplica, a dzisiaj znajduje się piękne, białe sanktuarium z wieloma kolumnami.
i z przecudowną figurą Matki Bożej. Figura została też wykonana według wskazówek Łucji, która widziała Matkę Bożą. I w tej figurze, figura ma oczywiście piękną koronę, a w tej koronie, słuchajcie, jest kula, taka z pistoletu. Jest to kula, którą podarował święty Jan Paweł II jako takie wotum za uratowanie życia, bo jego zamach był 13 maja, a Maryja przychodziła do dzieci każdego 13 od maja do października. A dzisiaj akurat mamy 13 października. I powiedziała, że jak przyjdzie ostatni raz do dzieci 13 października, to obiecała im jakiś wielki cud. I wtedy się tyle osób zebrało, prawda, ciociu? Że przyszli wszyscy chcieli, bo wszyscy pragniemy takich rzeczy kolorowych, takich obiecanych, cudownych, bajkowych. Wszyscy to lubimy. I rzeczywiście był cud. Jaki to był cud? Pamiętacie? Tańczące słońce, wirujące słońce. Tak, zobaczcie, myśmy już kiedyś słońce. Też ci, którzy nas oglądali, to widzieliście już to nasze wirujące słońce. I takie słońce można sobie zrobić. I oprócz tego, że jest cudowne, jest też wspaniałą zabawą, może zrobić to każdy z waszej rodziny. A potem możecie robić sobie konkursy, które dłużej się kręci. Co potrzebujemy do zrobienia takiego wirującego słońca? Karton z jakiegoś kartonu, taki sztywny, żeby był twardy. Kolorowy papier, na który nakleimy te nasze kolory. Można też je namalować, ale myślę, że naklejać jest szybko. Potrzebujemy też ołówek albo jakiś taki prosty patyk, ale myślę, że ołówek cienki będzie dobry i kawałeczek plasteliny. I zobaczcie, to muszą być kolory wyraziste. Bardzo dobrze, żeby to były te trzy kolory podstawowe, które wiecie, które to są, że jest to kolor żółty, kolor czerwony i kolor niebieski. I fajnie, jakby one były takie kontrastowe, że rzeczywiście gdzieś tam się odbijają. Ja tutaj potem celowo jeszcze dodałam trochę żółtego, bo mam wrażenie, że jak ten żółty gdzieś tutaj przebiega, że efekt jest, nie? Taki, szybciej zobaczymy, czy się uda. O. Pięknie, jak zrobił. Jeszcze siłę. No i wycinamy sobie, zobaczcie, wycinamy sobie najlepiej to rzeczywiście, żeby to nie była dla was długa praca, żebyście się nie denerwowali, że nie macie czasu na taką pracę. To dobrze sobie gdzieś tutaj wyznaczyć, ja sobie zrobiłam te kółka po 20 cm, czyli środek wybieram sobie 10 i szukam tego środka 20, sprawdzam tutaj, w tym miejscu jest mój środek i to jest też dosyć ważne, bo po pierwsze, że jak będziemy doklejali czy dorysowywali te nasze kolory, żeby one się łączyły w tym środku, ale też potem przez ten środek przebijemy sobie ten ołówek i wiemy, że ciężkość tego koła się mniej więcej w tą stronę, że ona się mniej więcej rozkłada. Tak, że środek ciężkości, tak. Mówiąc fizycznie, środek ciężkości będzie utrzymywał ten ołówek i będzie się to kręciło tak jak powinno. I naklejamy tutaj różne kolory, tak? Jeden kolor przy drugim, zobaczcie sobie, kawałeczek odcinamy, a potem możemy, jak już nakleimy, też tym pędzelkiem i klejem, tak jak ostatnio, tak? Zobaczcie, tu one się zbiegają, możemy sobie decydować, jak sobie je nakładać, także wcale nie trzeba nic wymierzać. Potem tutaj po prostu sobie docinamy z tej strony, żeby było równo i żeby było do kółka. Mocujemy tą kreskę, czy ten ołówek na środku i żeby on tutaj nie jeździł, to plasteliną przymocowujemy na stałe. I gotowy cud słońca. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jak macie takie trochę zepsute te kartony, to nie szkodzi, nie? Bo i tak one są zakryte, to nie muszą być takie, jak się nie złamią. A ja jeszcze tylko chciałam dodać, słuchajcie, że w czasie trwania tego cudu słońca wiele osób zostało uzdrowionych i wiele osób, które nie wierzyło, słuchajcie, zaczęło wierzyć i kochać Pana Jezusa dzięki Maryi. Tak, tak, bo przecież w ten dzień tam przyszło tylu ludzi, ale wielu z tych ludzi przyszło po to, żeby udowodnić, że to wszystko jest oszustwem, tak? Że nie było żadnych objawień. Czy dla sensacji? Dla sensacji. No, ale to jest naprawdę piękne, te objawienia, kiedy Maryja przychodzi do dzieci i przychodzi do was i przychodzi cały czas i mówi, odmawiajcie różaniec, nie? Ciągle nas o to prosi. Jak tu jej w ogóle odmówić? Jak w ogóle nie wypełnić tej prośby? Odmawiajcie różaniec, tyle możemy zmienić. Maryja w Fatimie mówiła, jak będziecie odmawiać różaniec, skończy się wojna. Prawda? Wcześniej jeszcze pamiętacie? Przed ciocią, przed objawieniami Maryi przecież objawił się też anioł.
anioł pokoju, anioł Portugalii, dzieciom. I uczył też, uczył dzieci, jak mają się modlić. Nauczył ich modlitwy, tak, żeby mówiły: o mój Boże, wierzę w Ciebie, kocham Ciebie. Też uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie. Ufam Tobie. Mhm. Też anioł nauczył też przepraszać za tych, którzy nie wierzą w Boga, którzy Go nie uwielbiają. Mhm. Też mamy, warto, żebyśmy się tej modlitwy też nauczyli i za dziećmi Fatimy też powtarzali. To, tak. Bo cały czas Maryja prowadzi nas do Jezusa. Pamiętajcie, prowadzi nas do Jezusa, żebyśmy okazywali chwałę Bogu, żebyśmy wypełniali Jego wolę. I też dla mnie jest piękne, jak anioł pada na twarz. I myślę, że tu jest też ten taki moment, żebyśmy pamiętali, możemy się modlić, tak jak wujek na rowerze, jak jedzie i przebiera nogami. Ale myślę, że też piękną modlitwą jest modlitwa na kolanach, modlitwa z uniesionymi rękoma, modlitwa leżenia krzyżem. Że to są też takie piękne modlitwy, na pewno je gdzieś tam zaobserwowaliście w swojej rodzinie, wśród bliskich czy w parafii. I do tego Was też bardzo zachęcamy. I oczywiście do wspólnego różańca z nami. Po raz kolejny. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, mnóstwo ludzi do Niego przychodziło. Każdy chciał Go słuchać, każdy chciał Go dotknąć. Niektórzy przez Niego byli uzdrawiani, bo w Nim było tak wiele miłości. Ludzie smutni odzyskiwali przy Nim uśmiech, a ci, którzy byli zmęczeni, odzyskiwali siły. Pan Jezus jest także blisko każdego z nas, nawet gdy Go nie widzimy. On jest przy nas przy różnych zajęciach. Kiedy jesteśmy w domu, kiedy jesteśmy w szkole, kiedy jesteśmy z kolegami i koleżankami, kiedy się bawimy. I można właśnie wtedy się modlić, mówiąc: Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś przy mnie. Dziękuję Ci, że się o mnie troszczysz i że mnie prowadzisz. Połóżmy teraz rękę na swoim sercu i powiedzmy: Panie Jezu, dziękuję Ci, że cały czas jesteś ze mną. Daj mi odwagę, żebym przypominał o tym innym. Pomódlmy się teraz dziesiątką różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami, przez niepokalane serce Maryi, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.